podsumowanie działań Caritas na rzecz Ukrainy. W pierwszych tygodniach wojny otworzyliśmy w pasie przygranicznym namioty nadziei. Nasi wolontariusze dyżurowali w dzień i w nocy m.in. w Krościenku, Korczowej, Zosinie czy na dworcu PKP w Przemyślu. Do wszystkich punktów recepcyjnych we współpracy ze służbami granicznymi dostarczaliśmy żywność, termosy, koce. Prowadziliśmy w Przemyślu pokój dla matki z dzieckiem. Przez pewien czas taki pokój funkcjonował także w Warszawie. Do tej pory z pomocy Caritas Polska skorzystało 2 miliony uchodźców, a licząc pomoc udzieloną na granicy, ta liczba jest jeszcze większa. Na Ukrainę przekazaliśmy dary rzeczowe, których szacunkowa wartość przekroczyła 260 milionów złotych. Wśród artykułów znalazła się m.in. żywność, środki higieniczne, zaopatrzenie medyczne, leki, wózki inwalidzkie czy generatory prądu. Ulepszyliśmy logistykę, by skuteczniej wspierać mieszkańców Ukrainy. Współpracujemy przy tym z partnerami zrzeszonymi w międzynarodowej sieci Konfederacji Caritas Internationalis, przede wszystkim z dwiema Caritas na Ukrainie, czyli Caritas Spes i Caritas Ukraina, a także z amerykańską Catholic Relief Services, Caritas Switzerland czy Caritas Deutschland. Uruchomiliśmy program Paczka dla Ukrainy, dzięki któremu każdy może wspierać mieszkańców Ukrainy, wysyłając dary rzeczowe. Do tej pory do najbardziej potrzebujących trafiło około 83 tysiące paczek. Paczka ma określone wymiary i masę, a dokładną listę produktów, które powinny się w niej znaleźć, zamieściliśmy na stronie caritas.pl/paczka-dla-Ukrainy. Wartość jednej paczki to około 300-400 zł, co oznacza, że dotychczasową pomoc od polskich darczyńców w ramach tej akcji można oszacować na kwotę około 29 milionów złotych. Dalsza pomoc w Polsce. Jednym z pierwszych i najpilniejszych naszych działań na rzecz uchodźców była pomoc żywnościowa. W czasie szczególnie natężonego ruchu na granicy polsko-ukraińskiej, w naszych namiotach nadziei i jadłodajniach wydaliśmy ponad 2 miliony posiłków. Łączna wartość tak udzielonej pomocy to ponad 26 milionów złotych. Placówki Caritas przyjęły w początkowych tygodniach wojny 700 dzieci z pieczy zastępczej wraz z ich opiekunami oraz pomogły w relokacji dzieci do ośrodków z pomocą specjalistyczną za granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie w pieczy zastępczej znajduje się około 200 dzieci i ich opiekunów w 4 placówkach w Polsce. Ponad 370 dzieci z Ukrainy otrzymało stypendia w ramach programu Skrzydła i 2 talenty. Zapewniamy porady psychologiczne i pomoc prawno-administracyjną. Dzięki Caritas z pomocy psychologicznej skorzystało ponad 64 tysiące osób, a z pomocy prawno-administracyjnej ponad 254 tysiące osób. 6,5 tysiąca osób skorzystało z pomocy w nauce języka polskiego. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia uzyskało 6400 osób. Ponadto ze wsparcia Caritas skorzystało 405 tysięcy seniorów. Pomoc uchodźcom świadczyło około 31 tysięcy wolontariuszy Caritas, w tym około 1300 przy granicy polsko-ukraińskiej. Szacujemy, że około 2 miliony uchodźców z Ukrainy otrzymało od Caritas różnego rodzaju pomoc socjalno-informacyjną. 24 kwietnia w całej Polsce odbył się Dzień Dobra. Planowane od ponad roku święto Caritas i związanych z organizacją wolontariuszy stało się okazją do integracji polsko-ukraińskiej. W całej Polsce ponad 700 zespołów wolontariuszy zorganizowało różnego rodzaju wydarzenia, m.in. pikniki, koncerty i warsztaty, a Telewizja Polska transmitowała na żywo finałowy koncert charytatywny. Tego samego dnia nasi przyjaciele z kościołów wschodnich obchodzili Wielkanoc. Dla nich Caritas Diecezjalne we współpracy z Polskim Holdingiem Hotelowym i innymi partnerami zorganizowały śniadania wielkanocne, w których udział wzięło około 20 tysięcy osób. Uruchomiliśmy 32 centra pomocy migrantom i uchodźcom na terenie Polski, w których można uzyskać nie tylko pomoc doraźną, ale także pomoc długofalową sprzyjającą usamodzielnianiu się przybyszów z Ukrainy, np. wsparcie psychologiczne, prawne, pomoc w znalezieniu zatrudnienia czy w opiece nad dziećmi, a także szereg kursów, w tym językowych czy związanych z odnalezieniem się na rynku pracy. Ponadto centra pomocy mogą pomóc uchodźcom w znalezieniu zakwaterowania. Caritas szczególną troską obejmuje seniorów i osoby z niepełnosprawnością. Z pomocy centrów w całej Polsce skorzystało 180 200 osób. Jednym z centrów świadczących pomoc największej liczbie uchodźców jest centrum przy ulicy Towarowej 25A. Nie zapominamy o pomocy finansowej dla uchodźców. W zeszłym roku przekazaliśmy osobom z Ukrainy karty przedpłacone oraz e-kody na zakup żywności o łącznej wartości ponad 28 milionów złotych. W tym roku z wypoczynku w ramach wakacyjnej akcji Caritas skorzystało około 15 tysięcy dzieci, w tym 4 tysiące dzieci z Ukrainy. W programie znalazły się zajęcia edukacyjno-rekreacyjne, socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne oraz różnego rodzaju warsztaty, m.in. artystyczne, kulinarne, popularno-naukowe.
Organizowane były również spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, m.in. policjantami, strażakami, ratownikami medycznymi. Ponadto podczas wakacyjnego wypoczynku 700 dzieci z Ukrainy skorzystało z warsztatów profilaktyki zintegrowanej o nazwie Ratownicy Marzeń, mające na celu przywrócenie dobrostanu psychicznego najmłodszych. W ramach akcji Tornister pełen uśmiechów przygotowaliśmy 4000 wyprawek szkolnych dla dzieci zza naszej wschodniej granicy, które we wrześniu rozpoczęły nowy rok szkolny. W październiku na Ukrainie uruchomiliśmy nasz flagowy program Rodzina Rodzinie. Comiesięczne wsparcie gotówkowe otrzymuje 620 rodzin w obwodzie kijowsko-żytomierskim. Wartość początkowa przedsięwzięcia to 1 milion euro. W roku 2023 chcemy wspomóc w ten sposób co najmniej 1120 rodzin za naszą wschodnią granicą. W okresie świątecznym zaprosiliśmy nasze siostry i braci z Ukrainy na spotkania wigilijne, m.in. na coroczne wigilie Caritas, które w 2022 roku odbyły się w 85 miastach w Polsce, gromadząc 20 tysięcy osób potrzebujących i samotnych. Uchodźcy z Ukrainy otrzymali od Caritas blisko 4 miliony paczek żywnościowych, których łączna wartość przekroczyła 126 milionów złotych oraz 1,5 miliona pakietów rzeczowych o łącznej wartości przekraczającej 131 milionów złotych. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli działania Caritas. W sposób szczególny dziękujemy naszym partnerom, sponsorom, darczyńcom i wszystkim ludziom dobrej woli.